Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny majowy dzień. Witam Was Olga z Wielkiego Buka. Dzisiaj zaczynam od pytania. Czy Wam też trafiają się takie książki, których zakończenie aż wbija Was w fotel? Całkowicie zmienia postać rzeczy i sprawia, że zapamiętacie tę książkę na zawsze? Mam dzisiaj dla Was właśnie takiego pysznego booka, którego zakończenie po prostu wryło mnie w ziemię, od wydawnictwa Znak, do którego link znajdziecie poniżej. Powieść mocną, kobiecą i zaskakującą. Specjalnie dla Was Patyk, Hanny Samson. Barbara zostaje brutalnie zaatakowana na podziemnym parkingu obok swojego domu. Czysty przypadek sprawił, że wysiadając z samochodu miała w rękach nożyczki i udało jej się odepchnąć napastnika. Jest przekonana o tym, że mężczyzna zginął i od razu niemal ogarniają ją wyrzuty sumienia. Zostawia mieszkanie, pakuje najważniejsze rzeczy i wyjeżdża do matki, do rodzinnego domu na łódzkim osiedlu. Tam na nowo przeżywa przeszłość, spotka starych znajomych i uczy się żyć od nowa, bez poczucia winy. Czy Barbarze uda się naprawić swoje życie? Patyk to opowieść o życiu obarczonym konsekwencjami czynu. Nic nie jest tutaj przypadkowe i to właśnie te punkty zwrotne decydują o losie Barbary. Co więcej, w powieści Hanny Samson znajdziemy efekt motyla, czyli żadna decyzja nie pozostaje bez konsekwencji, a w tej powieści zachodzi właśnie klasyczny efekt motyla. Ten metaforyczny patyk, a tak naprawdę te nożyczki, to ten przysłowiowy bijący skrzydełkami motyl, który może zmienić wszystko. Emocje jak wstyd, strach, przerażenie, a w końcu pogodzenie z losem. Barbara w powieści jest rozrywana od wewnątrz i potrzeba czasu, żeby znowu odnalazła siebie. I oczywiście wniosek, a wniosek z lektury nasuwa się tutaj jeden. Kobieta nigdy nie powinna tracić czujności i tak naprawdę kobieta nigdy nie powinna czuć się bezpiecznie. Patyk pochłonęłam w zasadzie w jeden zaczytany wieczór. Wieczór pełen naprawdę niezapomnianych wrażeń, a wszystko skończyło się gigantycznym bólem brzucha i trudnościami z zaśnięciem. Takie właśnie wrażenie zrobiła na mnie powieść Hanny Samson. Zastanawiałam się, w jaki sposób miałabym zaklasyfikować gatunkowo tę powieść i stwierdziłam, że nie do końca da się to zrobić. Niby Patyk zaczyna się kryminalnie, brutalnie, z elementami zbrodni i kary, po czym bardzo płynnie przechodzi do wewnętrznej, osobistej opowieści bardzo obyczajowej. Co więcej, to także historia bardzo kobieca, zgłębiająca kobiece wnętrze i kobiece emocje. Co ciekawe, nie ma tutaj niczego nadzwyczajnego, no bo co my tutaj mamy? Zwyczajne osiedle i zwyczajnych ludzi, takich zwyczajnych bohaterów. I tylko ten mrok gdzieś czai się w tle i nie sposób o nim zapomnieć. Patyk Hanny Samson polecam wszystkim dorosłym czytelnikom do zaczytania się i do zarwania tej jednej nocy. I to wszystko na dziś. Za książkę raz jeszcze dziękuję wydawnictwu Znak, a Wy, moi kochani, pamiętajcie o tym, żeby zajrzeć też po więcej Patyka na bloga. I pamiętajcie też, że znajdziecie mnie na Facebooku, na Twitterze, na Snapchacie, na Instagramie, na Lubimy Czytać i na Goodreads. I oczywiście, kochani, jeżeli podobał Wam się ten filmik, to pamiętajcie o tym, żeby dać łapki w górę. A my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Pa, pa!